Witajcie, kochani. Już dawno się zbierałem do nagrania tego filmu i generalnie będzie on kierowany chyba nawet bardziej do osób, które znają mnie, że tak powiem, z reala, niekoniecznie tylko z kanału, bo chciałbym tutaj opowiedzieć, o co tutaj chodzi z tym moim wzrokiem, jak to wygląda, no, ta moja wada i dlaczego formalnie, zgodnie z prawem, jestem osobą niewidomą, mimo że widzę. Zapraszam. I tak, co prawda na kanale są nagrania, w których opowiadam o tym, no, jak do tego doszło, że no, jestem w tym miejscu, w którym jestem. I tu polecam wejście na stronę główną kanału, gdzie znajdziecie playlistę Powinniście coś o mnie wiedzieć, na której właśnie są te filmy. Natomiast, no po pierwsze, one mają już swoje lata i od tego czasu się dużo zmieniło. A po drugie, no chciałbym wam przedstawić nie tyle jak do tego doszło, tylko czym to się objawia. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym podziękować patronom, zwłaszcza tym wyższego rzędu, których niki widzicie w tej chwili na ekranie. Jesteście wielcy. Dzięki. A wracając do tematu, dlaczego właściwie ja mówię, że jestem osobą niewidomą, a nie niedowidzącą? Przecież ktokolwiek, kto był na moim streamie, widzi, że ja na przykład patrzę w monitor, tak? Więc no, widzę. To dlaczego jestem osobą niewidomą? I swoją drogą, dlaczego nie chodzę z białą laską po ulicy, co też swojego czasu rozważałem, no bo generalnie ludzie wtedy zwracaliby na mnie uwagę i ustępowali mi z drogi na przykład, czułbym się trochę bezpieczniej, ale z drugiej strony no musiałbym trochę udawać, no bo jednak no to nie jest do końca tak, że ja fizycznie nic nie widzę. No to dlaczego? Powtarzam po raz kolejny. No, jestem osobą niewidomą, tak? No cóż, takie mamy w Polsce dziwne prawo, że jeżeli chodzi o określenie, jaka osoba jest osobą niewidomą, no to no, nie da się tego określić obiektywnie. No bo generalnie nawet osoby takie, że tak powiem, całkowicie niewidome, chodzące z tymi laskami, no często widzą jakiś zamglony obraz, jakiś niewyraźny kształt, nie wiem, plamy światła, cokolwiek tego typu. Dlatego w tym momencie jest to po prostu prawnie ustalane, jest przepis, który o tym mówi, że no mamy jakąś tam wycenę wzroku, tak, mamy badanie okulistyczne, badające pole widzenia, badające ostrość wzroku, które nam określa, że w danym wieku, nie wiem, osoba 30-letnia powinna zdrowa mieć taki, a nie inny wzrok. I to jest nasze 100%. I swoją drogą niczym nadzwyczajnym jest, że ktoś ma zdecydowanie powyżej 100%. I tutaj zaczynają się przedziały. Jeżeli schodzimy poniżej 100%, no to mamy do czynienia z wadą wzroku. I taka osoba zwykle, korzystając z okularów korekcyjnych, jest już w stanie widzieć względnie normalnie. I zwykle też tutaj pole widzenia jest w porządku, a ta wada wzroku dotyczy głównie ostrości, tak? Czyli coś, co tymi okularami korekcyjnymi jesteśmy w stanie zrobić. Ale schodzimy dalej. Kiedy nam ta wartość spada poniżej 80%, to mamy do czynienia z tak zwaną osobą niedowidzącą. Taka osoba nie przejdzie badań lekarskich na prawo jazdy, zwłaszcza jeżeli to obniżenie procentowe względem normy dotyczy pola widzenia. Jeżeli pole widzenia jest poniżej 80%, nawet jeżeli masz dobrą ostrość wzroku, no nie powinieneś dostać prawa jazdy. Bo zwykle w pierwszej kolejności no, obniża się widzenie peryferyjne, więc ktoś ci może po prostu z boku zabiec, wpaść na maskę, tak? Tego nie zauważysz. I teoretycznie mniej więcej w takim stadium byłem, kiedy mnie zdiagnozowano w 6 klasie podstawówki, kiedy miałem 12 lat. Ale tutaj jest ten haczyk, że no przez cały okres leczenia no nie byłem, nie stawałem przed komisją, tak, więc nie miałem tego obliczonego, ale ja tak retroaktywnie na podstawie wyników badań jestem w stanie określić, że jeżeli chodzi o wzrok w lewym oku, no to było to około 60%, w prawym od początku było 0 i to się nie zmieniło do dzisiaj, więc uśredniając, ten wynik wyniósłby 30%.
czyli poniżej 80, ale powyżej granicy osoby niewidomej, bo ta granica osoby niewidomej to jest 24%. I de facto, kiedy po raz pierwszy w wieku 16 lat stanąłem przed komisją, w tym wypadku był to Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej, no to wtedy już byłem określony właśnie poniżej tych 24% jako osoba niewidoma, ponieważ ostrość w lewym oku, znaczy ostrość, ogólnie ostrość plus pole widzenia, bo to jest taki wspólny parametr, jeżeli chodzi o oko lewe, był wyliczony na 46%, jeżeli chodzi o prawe 0, uśredniając 23. Natomiast w samych papierach jest to trochę bardziej urzędowo rozpisane, nie jest tam wprost napisane osoba niewidoma, ale jest tam osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z przyczyn 0,4O, czyli okulistyczna, oraz 10N, czyli neurologiczna, bo u mnie chodzi głównie o uszkodzenie nerwów wzrokowych, więc to jest de facto problem neurologiczny. Ale na przykład kiedy kupuję już bilet na pociąg, tak, no to nie mam na bilecie wpisane jakoś skomplikowanych zapisów, tylko po prostu zniżka dla osoby niewidomej, centralnie. A dokładnie niewidomy druga grupa, czyli no osoba z umiarkowaną niepełnosprawnością, no bo może być też stopień niepełnosprawności ciężki, czyli tak zwana pierwsza grupa. I de facto w związku z tym, że do czego zaraz przejdziemy, moja wada się pogłębiła w związku z powikłaniami związanymi z jaskrą, to mógłbym pewnie stanąć przed komisją ponownie i może by mnie zakwalifikowano o stopień wyżej, ale nie chcę tego robić, bo mógłbym no, mieć problem z pracą, tak? Lekarz medycyny pracy mógłby kręcić nosem na takie orzeczenie. Więc nawet jeżeli wiązałoby się to z dodatkowym hajsem od państwa z tytułu niepełnosprawności, jakimś dofinansowaniem, no to na razie wolę utrzymać ten status quo, się nie wychylać, tak? Zostawić to tak jak jest, bo no, dorabianie sobie do renty mi się bardziej opłaca. Przynajmniej póki YouTube nie przynosi zysków, przy których mógłbym pracę zarobkową na etacie porzucić po prostu. Aha, bo tak tego nie dopowiedziałem. W związku z jaskrą zarówno ostrość widzenia w lewym oku, jak i pole tego widzenia mi spadło i teraz jest to nie 46, a 14% normy, czyli uśredniając z tym zerem w prawym, no to mamy 7%, tak? I choć nie ma tutaj jakichś formalnych rozróżnień, jeżeli chodzi o te stopnie niepełnosprawności, bo to jest no, w gestii tego, jak komisja to wyliczy, tak jak oni to określą, jaką decyzję podejmie, ale tak nieformalnie to się mówi, że właśnie poniżej 8% to przysługuje ten najwyższy stopień, tak, ta znaczny stopień niepełnosprawności. Aha, no i oczywiście poniżej tych 80% ta forma no, osoby niedowinącej, no to zwykle jest przyznawany stopień lekki. I tutaj żadna renta nie przysługuje, ewentualnie jakiś zasiłek pielęgnacyjny, jeżeli chodzi o dodatkowe finansowanie, że tak powiem, z tytułu niepełnosprawności. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś zniżki, no to szczerze mówiąc nie wiem, czy w ogóle jakieś obowiązują na pociągi, natomiast na komunikację miejską jest to połówka, gdzie ja na komunikacji miejskiej jeżdżę za darmo. No i przy lekkim nie przysługują absolutnie żadne zniżki ani świadczenia dla opiekuna. U mnie opiekun w pociągu jeździ nawet taniej ode mnie i w komunikacji miejskiej również za darmo. Ale jak zwykle się rozgadałem, zamiast przejść do sedna i opowiedzieć o tym, o czym miał być w ogóle ten film od samego początku. Czyli czym właściwie objawia się to, w jaki sposób ja widzę. Co w pewnym sensie ma być odpowiedzią na pytanie, dlaczego nie poznaję ludzi na ulicy, bo parę dni temu kolejny raz miałem taką sytuację, że ktoś tam do mnie krzyczy, no siema tam, dzień dobry, cokolwiek, a ja mam totalnie zbitą z tropu minę i nie wiem w ogóle kto to. Aczkolwiek słuch mi działa dobrze, jestem w stanie źródło dźwięku zlokalizować, niemniej zwykle mam też na uszach słuchawki, więc jest to lekko utrudnione, ale w miarę wychodzi. Natomiast dlaczego ja wpatruję się w tą postać z taką głupią miną i nie poznaję, tak? To nawet nie chodzi o to, że no ja na tyle słabo widzę, bo po tych paru sekundach jestem w stanie no, tą osobę, że tak powiem, zidentyfikować, ale potrzebuję te parę sekund. Dlaczego? I tu łatwiej będzie zrozumieć osobom, które urodziły się parę lat wcześniej, że tak powiem,
czyli no są powiedzmy z mojego pokolenia, czy coś koło tego. W każdym razie wychowywały się, czy dorastały, czy były dorosłe w tych latach 90. i na początku 2000, kiedy telefon komórkowy był no, dość prostym urządzeniem, które nie miało wbudowanego aparatu cyfrowego. Ewentualnie no, pierwsze telefony też miały te aparaty na tej samej zasadzie. W każdym razie chodzi mi o erę, kiedy aparat cyfrowy to było oddzielne urządzenie i miało ono zwykle tak zwany tryb zielony. Polegało to na tym, żeby zrobić zdjęcie, które będzie ostre, no to nie było tak, że sztuczna inteligencja od razu tam wyostrzała je i mogłeś pstrykać zdjęcie z palca, że tak powiem, tylko należało wcisnąć migawkę aparatu tak do połowy i on przez jakieś 3-4 sekundy się ustawiał, wyświetlała się zielona ramka, wtedy mogłeś wcisnąć do końca, robiło się zdjęcie. I z racji na uszkodzenie nerwów wzrokowych, w moim przypadku działa to dokładnie tak samo. To nie jest tak, że dla mnie dany obraz jest niewyraźny, bo nie widzę go po prostu i to jest, no, że tak powiem, stała, tylko no, u mnie ten obraz się musi tak jakby wyostrzyć. No, nazywa się to akomodacją oka, czyli dostosowaniem soczewki wokół do ogniskowej, że tak powiem, do odległości, w której jest ten obiekt, tak, skupienia tej ostrości. I normalnie u zdrowej osoby to następuje no, prawie natychmiastowo. Natomiast u mnie takie wyostrzanie obrazu no, trwa te 3-4 sekundy, czasem nawet kilkanaście. No, zależy to od odległości, zależy to od odświetlenia w dużej mierze, bo jeżeli ono jest niewystarczające, no to mam problem i swoją drogą w nocy prawie że w ogóle nie widzę i dlatego zawsze noszę sobą latarkę, co z kolei wynika, tak swoją drogą robiąc mały off-top, z tego jak zbudowane jest oko. Ponieważ pewnie uczyliście się na biologii, jeżeli jeszcze pamiętacie, jeżeli nie pamiętacie, to pozwólcie, że przypomnę, że mamy dwa rodzaje widzenia. Widzenie fotopowe, czyli widzenie no, na podstawie światła, tak, rozróżnianie barw, co odbywa się za pomocą tak zwanych czopków umieszczonych na siatkówce oka, oraz widzenie skotopowe, czyli widzenie w czerni i bieli, przy nikłym świetle, bez rozróżnienia kolorów, czyli widzenie po prostu nocne i to odbywa się za pomocą pręcików. I u mnie nie masz żadnego problemu z pręcikami, że ja nie mam tego widzenia tak zwanego skopotowego, tylko tu problem polega na tym, jak to jest na siatkówce rozmieszczone. I w tym momencie, ponieważ moje pole widzenia jest głównie centralne i nie mam widzenia peryferyjnego, tak, no ani powyżej pewnego punktu nie widzę, ani poniżej patrząc na wprost, muszę kręcić całą głową, się rozglądać, a na siatkówce czopki są umieszczone bardziej centralnie, a pręciki bardziej na obrzeżach siatkówki. Czyli u mnie no dlatego te pręciki nie działają, no bo światło z obrzeży nie jest zbierane, więc no nie ma jak tego przetworzyć, tak? Nerw wzrokowy w tym miejscu nie funkcjonuje. Nawet sama siatkówka odbierając ten sygnał, no nie jest w stanie przekazać go dalej. W tym miejscu mój nerw wzrokowy jest wyżarty. Z powodu guza mózgu, który jest moim głównym schorzeniem, wyżarty jest na dalszym etapie, natomiast z powodu jaskry no jest również urwany na połączeniu z siatkówką i w ten sposób obumarł on nieco. Dlatego z racji na to, że ten nerw jest w takim stanie, no to poziom komunikacji między no, odebranym bodźcem z zewnątrz a tym, jak mózg go przetworzy i zwrotnie wyda jakiś sygnał do mięśni wokół gałki ocznej, żeby zmieniły ogniskową i wyostrzyły, no trochę trwa, tak? U mnie jest to bardzo utrudnione, u mnie jest to proces po prostu pracochłonny. W połączeniu z tym, że moje pole widzenia jest znacznie obniżone, dlatego jeżeli idę ulicą, to po prostu, żeby się nie zabić, no patrzę na maksymalnie, nie wiem, 7 metrów przed siebie, tak powiedzmy od metra do 5 zazwyczaj, no żeby po prostu no, być w stanie widzieć drogę, tak, się nie zabić, bo nie jestem w stanie patrzeć jednocześnie pod nogi i gdzieś daleko przed siebie, więc patrzę bardziej pod nogi, aczkolwiek nawet nie tak całkowicie pod nogi, tylko z delikatnym wyprzedzeniem do przodu, co też nie jest do końca bezpieczne, no bo lepiej jednak warto by było patrzeć pod nogi.
I dlatego w nowym miejscu zwykle chodzę dość powoli, bardzo niepewnie, nie za wysoko podnosząc nogi, żeby też sobie właśnie wymacywaniem, że tak powiem, tego co mam przed sobą pomagać. Plus, no o ile jedne buty mam takie, że mają dość cienką podeszwę, żeby dobrze czuć teren, to te drugie zimowe to są buty BHP z blachą w czubie. No bo nie wiadomo, co kryje się pod śniegiem, ja tego nie zauważę, więc no lepiej, żebym w to walnął tą blachą, jak mam sobie na czymś nogą zahaczyć, niż żebym w to walnął gołymi palcami, nie? Ale nawet jakbym widział wyraźnie drogę przed sobą, no to jest jeszcze jeden dodatkowy problem. No bo mamy coś takiego jak widzenie trójwymiarowe, a jako się rzekło już na tym nagraniu ze trzy razy, no moje widzenie na oko prawe to jest absolutne zero. Znaczy, no absolutne zero to też nie jest dobrze powiedziane, bo jakieś tam szczątkowe pole widzenia jest, jakieś tam plamy światła dostrzegam, jakiś bardzo niewyraźny, zamazany obraz dostrzegam, jak to mam wpisane w papierach, liczy palce z metra. Ale ten słynny dowcip o tym, gdzie okulista prosi o przeczytanie litery na tablicy i pacjent pyta, na jakiej tablicy, jest jak najbardziej o mnie, jeżeli badamy prawe oko. W każdym razie, no, sprawia to, że ja nie widzę trójwymiaru i mam problem też lekki z wyceną odległości, choć tutaj w dużej mierze nauczony doświadczeniem, zwłaszcza w znanym terenie, no jestem w stanie po prostu no, wiedzieć, jaka to jest odległość na podstawie obiektów dookoła, że tak powiem. Że wiem, że no, nie jestem w stanie powiedzieć, że stąd dotąd jest tam 100 metrów, ale jestem w stanie powiedzieć, że naprzeciwko tego budynku od miejsca, w którym stoję, jest 100 metrów, tak? Rozumiecie, o co chodzi, tak? Po prostu kwestia doświadczenia. No i też mój mózg się zapewne nieco przestawił na to, że dostrzega pewne perspektywy i tak dalej. No jakoś jestem w stanie funkcjonować, tak? W miarę wycena odległości no, jest realna, ale tak fizycznie to ja tego nie widzę, tak? Tylko no, na podstawie jakichś, nie wiem, jak to określić. No umiem to zrobić po prostu. To jest umiejętność, a nie coś, co naturalnie postrzegam. Dlatego ktoś, kto zobaczy mnie schodzącego ze schodów, może się mocno zdziwić, bo generalnie naturalnie, zwłaszcza jeżeli są to nowe schody, które widzę po raz pierwszy, wygląda to całkiem zabawnie, ponieważ podchodzę, niepewnie wymacuję stopą, gdzie kończy się pierwszy stopień, to mówię zwłaszcza o schodzeniu w dół, i dopiero tak przy trzecim, kiedy już złapię rytm, idę w miarę naturalnie. I staram się iść przy barierce, no bo barierka też w naturalny sposób no, wykazuje tak jakby kąt, pod jakim te schody są. No i generalnie tak jak złapię rytm, tak jestem w stanie, zwłaszcza na znanych schodach, no, schodzić całkiem sprawnie, ale nie dlatego, że widzę, gdzie mam wycenić tak jakby odległość, gdzie mam tą stopę postawić, tylko no, też tak jakby z doświadczenia, tak? Mam umiejętność chodzenia po schodach. Podobnie w górę, aczkolwiek tam jest łatwiej, no bo można stopę podnieść nawet nieco za wysoko, ale też zawsze jest takie charakterystyczne jakby kopnięcie w pierwszy stopień, żeby wycenić, no, gdzie on się zaczyna. No i wtedy stawiam stopę w górę. No i jak wejdę na 2-3 stopnie, już potem idę dalej, no bo po prostu powtarzam ten ruch, tak, wchodzenia na ten stopień. To ciężko wytłumaczyć, jeżeli ktoś tego nie doświadczył. Ale w sumie możecie spróbować sobie podejść pod takie schody, potem zamknąć oczy i spróbować zejść z nich i wejść na nie i się nie zabić, tak? To mniej więcej ja to mam, mimo że nie mam zamkniętych oczu, nie? Ja to mam za każdym razem. Kolejnym aspektem, który pewnie zauważyliście na streamach, jest kwestia czytania, że ja te komentarze sobie puszczam na głos, tak? Mimo że de facto byłbym w stanie je odczytać w większości sytuacji. Aczkolwiek, no tutaj mamy po pierwsze no tą kwestię, że wzrok musiałby mi się na tym komentarzu wyostrzyć, co nie jest takim problemem, bo no mniej więcej patrzę w monitor przez cały stream, więc mniej więcej ta krzywa ostrości jest w tym miejscu, gdzie trzeba, ale tutaj no aspektem jest szerokość pola widzenia, bo o ile no, pojedyncze słowo jest dla mnie w pełni ostre, no to jak wy spoglądacie na kartkę papieru, to mniej więcej widzicie całą naraz. Ja widzę ze dwa słowa w linijce, więc jeżeli przeniosę wzrok na kolejne słowa obok, no to on mi tak jakby ponownie musi się wyostrzyć.
Więc teoretycznie mógłbym sobie ustawić okno czatu, żeby było dość wąskie i mieć monitor dość blisko wzroku, no ale to by było kłopotliwe. Albo ewentualnie sobie to odpalić jakoś w telefonie i czytać czat z telefonu, ale to ponownie też by było kłopotliwe i pewnie nawet nie za fajnie wyglądało w kadrze, więc zostawiam to tak jak jest. No i też dlatego słucham audiobooków, a nie czytam książek na papierze. Bo ile jeszcze jakiś tam artykuł na telefonie sobie przeczytam, no bo telefon jest wąski, więc tylko przesuwam ten wzrok z góry na dół, aczkolwiek wtedy też w linijce się za wiele słów nie mieści, no ale jest to dla mnie wykonalne. Choć kłopotliwe i w pewnym stopniu czasochłonne po prostu. No i siłą rzeczy wzrok się szybko męczy w ten sposób i oczy zaczynają boleć, no bo generalnie cały czas mięśnie, no, zmieniające ogniskową, tak, pracują na wysokich obrotach, no bo co chwilę ten punkt ostrości przeskakuje z jednego miejsca na inne i co chwilę ten obraz jest wyostrzany. Więc no słabo to wygląda, tak? Więc dlatego, żeby się nie męczyć, żeby być w stanie prowadzić te 3-godzinne streamy, wiadomości z czatu są odczytywane przez syntezator mowy. I oczywiście w pewnym stopniu może to służyć też widzowi, który nie musi tego czatu śledzić i oglądając na przykład transmisję ze streama, no wie na co ja odpowiadam, tak, słyszy te komentarze, czy na przykład nie oglądając tej transmisji ze streama, tylko sobie jej słuchając jako taki powiedzmy podcast, ale no to jest przede wszystkim dla mnie, tak? Przede wszystkim w ten sposób jest mi wygodniej pracować z tym czatem. A gdybyście zapytali mnie, w jaki sposób czytam no, rzeczy, które są siłą rzeczy tylko wydrukowane, nie w formie elektronicznej i nie da się ich tak jakby wgrać do aplikacji, żeby ta aplikacja to odczytała, no to tu muszę was rozczarować, bo jednak się da. I nieraz zdarzało mi się fotografować książkę, bo mamy coś takiego jak obiektyw Google, taką aplikację w Androidzie, aczkolwiek akurat jeżeli chodzi o obiektyw Google, to jakoś tak to słabo u mnie działa, znaczy porównywalnie do tego, z czego korzystam, a korzystam z aplikacji tłumacza Google, który dużo lepiej rozpoznaje tekst. I najpierw sobie zaznaczam, że nie wiem, że tłumaczył na angielski, a potem tą polską wersję nieprzetłumaczoną no, wciskam, że im przeczytał na głos, tak? I całkiem sprawnie to działa. Zdarzają się delikatne przekłamania, ale naprawdę delikatne. No i swoją drogą takie zrobione zdjęcie, taką grafikę można również na komputerze, na tej stronie tłumacza Google jako grafikę wkleić i też można sobie potem to no, odczytać w tym no, odczytywaczu, że tak powiem, na głos. Czyli no, w skrócie mówiąc nie ma problemu, jeżeli tekst jest na zdjęciu, no to też jest dla mnie odczytywalny za pomocą odpowiedniej technologii, że tak powiem. Niemniej, ponownie, no jest to upierdliwe, no i generalnie no, zawodowy lektor czyta dużo ładniej niż syntezator, tak? Więc nawet jeżeli miałbym te książki w PDF-ie, jeżeli są w audiobooku niedostępne, no to też jakoś nie bardzo preferuję takie czytanie. Ani na papierze, ani właśnie w wersji zdigitalizowanej, tylko raczej jako audiobook. I raczej, jeżeli coś nie jest dostępne w formie audiobooka, no to po prostu tej pozycji nie przeczytam. Co mocno mnie smuci, no bo wiele książek, które nie są dostępne właśnie w tej formie, chciałbym jednak no, mieć, że tak powiem, przeczytane, ale no, jest to dla mnie po prostu nie tyle nieosiągalne, co zbyt upierdliwe, żeby mi się chciało. Jestem może na to po prostu za leniwy, tak? I swoją drogą też o wiele za upierdliwe było dla mnie nagranie swojej pierwszej powieści jako audiobooka, dlatego zleciłem to no, że tak powiem, zewnętrznemu źródłu, tak? Któremu swoją drogą musiałem parę złotych zapłacić, ale to jest inna kwestia. Bo o ile byłem w stanie to odczytywać, no to nie byłem w stanie tego odczytywać płynnie na głos, tylko de facto wyglądało to w ten sposób, że musiałem to sobie zdanie ze 3 razy przeczytać, a potem tak jakby je wypowiedzieć z pamięci do mikrofonu, w pewnym sensie, delikatnie tylko śledząc tekst i sobie pomagając w ten sposób. Ewentualnie alternatywą byłoby wrzucenie tego do syntezatora i powtarzanie po nim, co też byłoby upierdliwe i trwałoby nie wiadomo ile czasu i no zwyczajnie z lenistwa no zleciłem to, a nie nagrałem samodzielnie. Niemniej do tych moich wierszy, które nieudolnie próbowałem czytać na live'ie, no raczej wrócę, no bo tutaj opcja wyuczenia się czegoś, co się rymuje na pamięć jest prostsza,
zwłaszcza jeżeli musisz się tego wyuczyć na pamięć na 3 minuty i tylko to wygłosić do mikrofonu. Więc myślę, że sobie z tym poradzę. Potrwa to trochę czasu, ale u was, dla was przy odbiorze, w ostatecznym nagraniu, no nie będzie to jakieś przerywane, że tak powiem, tak? Będzie to płynne, zgrabne, fajne, a chciałbym mieć to utrwalone w formie audio, no bo nie ukrywajmy, że tutaj istnieje prawdopodobieństwo, że kiedyś w przyszłości jednak ten wzrok stracę i choćby dla siebie będę miał takie nagrania. Kolejny segment to pozycjonowanie w przestrzeni, bo o ile opowiadałem wcześniej o tym, jak się poruszam, że no te nogi i to wyczuwanie terenu ma dla mnie duże znaczenie, no to cóż, nie wszystkie obiekty znajdują się na poziomie gruntu, tak? I w jakiś sposób muszę wycenić odległość, no choćby po to, żeby pracować i nie wiem, składając tego burgera, no muszę wiedzieć, gdzie ta bułka się znajduje, tak? Że na nią ułożyć tego kotleta czy inną sałatę. I być może moi współpracownicy to zauważyli, może nie, ale praktycznie za każdym razem, kiedy na stół wlatuje jakaś bułka czy jakiś placek tak na tortillę, no to ja tą bułkę czy ten placek poprawiam. I mogą to kłaść na karb tego, że to jest jakaś moja wrodzona pedanteria, że to ma być idealnie na środku ułożone czy coś tego typu, ale no nie do końca, bo robiąc ten gest, to ja, mając dużą świadomość ciała, wiedząc, gdzie w przestrzeni, w jakiej odległości jest jedna ręka od drugiej i tego typu rzeczy, no jestem w stanie potem trafić w to miejsce przestrzeni, w które mam trafić, żeby sobie z tą bułą poradzić. Ale da się też zauważyć na przykład, że nie wiem, jak wycieram stół, w sensie blat roboczy, prawą ręką ze ścierką, no to lewą ręką muszę się za kant tego blatu chwycić. I to nie, że się podpieram dla wygody, tylko no w ten sposób jestem w stanie lepiej spozycjonować tą prawą dłoń w przestrzeni i no wiem, jak głęboko mam sięgnąć, gdzie jest ten śmieć i tak dalej, co mam z tego stołu zebrać, tak? Tak samo jak się poruszam, zwłaszcza po nieznanym terenie, no to możecie tutaj sobie przywołać w pamięci słynną scenę z filmu Gladiator, gdzie Maximus idzie i tak muska kłosy. No to ja bardzo często tak idę i tak muskam wszystkie ściany i filary w pobliżu, wszystkie lampy uliczne, no bo dzięki temu jestem w stanie je minąć i na nie się we mnie wpierdzielić, że tak powiem. Ewentualnie po prostu mam ręce tak trochę szerzej od ciała i no nie smyrnę tej lampy, ale wtedy wiem, że ją minąłem, a nie ją potrąciłem, tak? Ale no zwykle chodniki nie są aż tak szerokie, i zwłaszcza, że ostatnio wyjeżdża na nie coraz więcej rowerzystów i raczej wolę się trzymać krawędzi niż środka, no to jednak myjając te lampy, no zwykle je smyrnę. Ale zapytacie zapewne, no dobra, a jak ty to robisz, że sobie łapy nie potniesz, jak ty w gastronomii pracujesz? To jak ty kroisz, facet? Jak ty nie widzisz, to ty kroisz. Co swoją drogą jest podwójnie prawdą, no bo raz, że odległość od wzroku, od głowy do blatu roboczego, no jest zbyt duża, żeby to była ta odległość, gdzie no ostrość mojego wzroku jest najlepsza, a po drugie, no właśnie mam problem z tą wyceną odległości, z pozycjonowaniem w przestrzeni. No to jak ja to robię? Otóż tutaj rozwiązaniem jest palec wskazujący lewej dłoni. Co aktualnie widzicie na filmie? No najlepiej by było, jakbym tutaj wam w tym miejscu pokazał krojenie cebuli w piórka, czego w swoim życiu no dokonałem dużo. No mogę się przyznać, nie wiem, do 2 wagonów cebuli w piórka pokrojonej. Ale że nagrywam to 3 maja, sklepy są nieczynne, no to mamy w tym momencie ogórka kiszonego. Jak widać, plasterki wychodzą w miarę równo, ale przede wszystkim, jak widać, no nóż cały czas idzie po palcu, tak? Nie to, że idzie po palcu, że go przecina, no widzicie to na filmie, no. Wiecie, o co mi chodzi. Palec smyra nóż w tępym miejscu, żeby go tak jakby spozycjonować w przestrzeni i żeby każdorazowo go przesuwać kawałek dalej i przesuwać jednocześnie palce podtrzymujące ogórek po ogórku, żeby wiedzieć, gdzie on jest. W ten sposób jestem w stanie kroić, nawet dość szybko, choć no do zawodowych szefów kuchni jeszcze mi sporo brakuje i pewnie będzie brakowało całe życie. I ten sam palec, który mi służy do krojenia, który mi tutaj smyra po nożu, no wysmyrał absolutnie każde gniazdo, każdy port, każde miejsce na płycie głównej, w którym podłącza się wentylator, żeby prawa dłoń wiedziała, jak namierzyć to miejsce, gdzie ma wsadzić jakąś wtyczkę.
przesmyrał on też absolutnie każdą ścianę, w której kiedykolwiek wierciłem, każdy kontakt, do którego kiedykolwiek włożyłem jakąkolwiek wtyczkę. I choć zwykle robię takie rzeczy zupełnie świadomie, że celowo namierzam tą lewą ręką, gdzie mam tą prawą wsadzić, że tak powiem, żeby coś tam zrobić, ale też często sam tego nie zauważam, jak robię to zupełnie instynktownie i na przykład taka opcja jak zapalanie światła, nie? No to jeżeli robiliście to kiedykolwiek po ciemku, no to doskonale zdajecie sobie sprawę, co to znaczy wymacać kontakt na ścianie, tak po ciemku. I go tam sobie wymacaliście, go włączyliście, jest wszystko fajnie, światło świeci, ale ja to w pewnym sensie muszę wymacać ten kontakt nawet jak go widzę, no bo właśnie to jest ten problem wyceny odległości, ale taka ciekawostka, jeżeli lewą ręką oprę się o tą ścianę, na której jest ten kontakt, no to trafię prawą bez jego wymacywania, tak jakby instynktownie. I sam sobie z tego w pewnym stopniu nie zdaję sprawy, ale no tak jest, że jestem w stanie wycenić dokładną lokalizację w przestrzeni tego kontaktu, jeżeli znam dokładną lokalizację w przestrzeni względem ściany drugiej ręki. Jak zapewne się domyślacie, też prawie niewykonalną rzeczą dla mnie jest włożenie klucza do zamka, tak? Pod warunkiem, że chcę to zrobić jedną ręką, ale co ciekawe, nie muszę tą lewą dłonią dotykać samego zamka. Mogę, nie wiem, złapać drzwi lewą ręką za klamkę i prawą trafię do dziurki od klucza. I ponownie nie wytłumaczę wam, na jakiej podstawie jestem w stanie to zrobić, ale no instynktownie jestem w stanie to zrobić. Jakoś mój mózg, widząc drzwi, nie mogąc ich widzieć w trójwymiarze, nie jest w stanie tej odległości dobrze ocenić, nie jest w stanie no trafić, ale wiedząc przestrzennie, gdzie jest jedna ręka, nie wiem, znając pozycję ramion może, czy jakoś tak, no jest w stanie tak to sobie wyliczyć, że precyzyjnie, płynnym ruchem klucz do zamka drugą ręką wsadzę, mimo że ten zamek jest no kilkadziesiąt centymetrów w tym momencie, no bo zamek wiecie, na jakiej wysokości jest, a klamka o ile niżej, nie? Ale trzymając lewą rękę na klamce, jestem w stanie klucz do tego zamka wsadzić. Tak to jakoś u mnie działa. I generalnie to pozycjonowanie w przestrzeni niekoniecznie musi dotyczyć no, jednej ręki względem drugiej. Bo na przykład, kiedy chcę wklepać kod na domofonie, tak, no to wy to sobie możecie pewnie, mając dobry wzrok obuoczny, no po prostu wklepać palcem wskazującym, nie dotykając niczego, tak. A ja na przykład muszę sobie, nie wiem, mały palec położyć na brzegu domofonu, wtedy jestem w stanie wklepać kciukiem. Że muszę tego domofonu fizycznie dotykać, żeby jednym palcem trafić. Znaczy, pewnie nie dotykając go też bym trafił, ale czułbym się z tym bardziej niepewny, zajęłoby mi to więcej czasu, wolniej bym trafiał w te przyciski i z mniejszą precyzją. Ale oczywiście mówię o moim zamku w moich drzwiach, czy tam ewentualnie zamku w drzwiach od magazynów pracy, tak? Coś, co często otwieram, co jest mi znane dobrze, co tak jakby mam już wprogramowane w system operacyjny, bo gdybym musiał otworzyć jakiś zamek po raz pierwszy w życiu, no to najprawdopodobniej nie tylko musiałbym tego zamka dotknąć tym palcem wskazującym lewej dłoni, ale wręcz końcówkę klucza nakierować lewą dłonią do tego zamka, wymacując go. Tak jak na przykład muszę wkładać końcówkę śrubokrętu lewą ręką w łeb od śruby, bo no, w niego nie trafię, tak operując śrubokrętem trzymanym za rękojeść, a nie za końcówkę, tak? Czy tam trzymając wkrętarkę za to, za co się trzyma wkrętarkę. I pewnie mógłbym tak jeszcze długo opowiadać i znaleźć wiele ciekawych aspektów mojego życia, które są nietypowe i które no, was nie dotyczą, więc jeżeli macie jakieś pytania, no to śmiało piszcie w komentarzach, ale no, ten materiał ma już grubo ponad pół godziny, a praktycznie miał ograniczyć się tylko do stwierdzenia, że jeżeli widzicie mnie na ulicy i chcielibyście mnie zaczepić, no to nie krzyczcie do mnie z odległości, ale podejdźcie i nie wiem, klepnijcie w ramię, albo już będąc blisko właśnie zagadajcie. Bo po drugie najważniejsze, nawet jeżeli jesteście dosłownie 5 metrów ode mnie, no to musicie założyć, zresztą zwykle zgodnie z prawdą, że ja absolutnie was nie widzę. A nawet jeżeli jakimś cudem was widzę, no to jesteście rozmazaną plamą gdzieś na granicy mojego pola widzenia. Które, jeżeli idziecie z naprzeciwka tym samym chodnikiem co ja, znajduje się już przy drugim krawężniku tego chodnika. A jeżeli idziecie skądkolwiek indziej niż dokładnie z naprzeciwka,
No to możecie mieć absolutną pewność, że ja was nie widzę. No bo to jest też jedna z rzeczy, których nauczyło mnie życie i niestety boleśnie mnie to nauczyło po tym, jak powpadałem na parę różnych obiektów, no to jest to, że ja idąc się nie rozglądam, bo to się absolutnie źle kończy. Ewentualnie, jeżeli już muszę się rozejrzeć, no to w tym momencie staję. Jeżeli się poruszam, no to absolutnie cały czas patrzę przed siebie. I swoją drogą też często przystaję co jakiś kawałek, rozglądam się, czy w odpowiednio dużym promieniu odległości ode mnie nie ma niczego, czego mógłbym się obawiać, na przykład, nie wiem, nadjeżdżającego, zbliżającego się roweru, no to wtedy na pewniaka idę kolejne, nie wiem, 100 metrów i ewentualnie wtedy znowu przystaję. No i tu ewentualnie ta biała laska, czy ten pies przewodnik hipotetyczny, no nadaliby mi więcej pewności siebie, ale póki co wolę aż tak nie rzucać się w oczy, pomijając to, jak ja się ubieram, bo zapewne znacie moją żółtą bluzę, a poznajcie i zielone spodnie w towarzystwie czerwonych butów i różowych skarpetek. Tak czy inaczej, no zważywszy na to, że coś tam widzę, no to nie korzystam z tej białej laski, bo myślę, że głupio bym wyglądał, niemrawo z niej korzystając swoją drogą, nie wiedząc dokładnie, jak to się robi, musząc się tego dopiero nauczyć. Więc raczej uchodziłbym nie za niewidomego, a za kogoś, kto niewidomych trochę jakby szykanuje, trochę się z nich naśmiewa, trochę udaje, czy coś tego typu. No dlatego no, radzę sobie bez tego typu akcesorium. Ale znowu niepotrzebnie przedłużam, a chciałem dodać jeszcze jedną tylko rzecz. Mianowicie to, czego jeszcze musiałem się nauczyć, chodząc tak po ulicy i wyrabiając sobie ten nawyk, żeby się nie rozglądać. No bo wyrabiając sobie ten nawyk, żeby się nie rozglądać, niestety ma to swój skutek uboczny. A to mianowicie taki, że jeżeli ktoś mnie wyprzedza, zwłaszcza jeżeli jest to ktoś poruszający się trochę szybciej, czyli jakaś hulajnoga elektryczna albo rower, no to nie mam czegoś takiego jak wy, że wy go tam sobie kątem oka zauważycie i no wiecie, że się zbliża. On nagle i niespodziewanie wskakuje mi w pole widzenia po prostu. Tak mniej więcej ciut już przed moją twarzą po skosie, więc mam takiego totalnego jumpscare'a. No i w związku z tym musiałem się nauczyć no nie podskakiwać na takie jumpscary. Musiałem się nauczyć takiej zimnej krwi i bycia twardzielem w tej sytuacji. No bo mimo, że ciało chce spanikować, no to doskonale wiem, że gdybym spanikował, no to mogę pod ten rower wpaść, a nie jestem w stanie wycenić odległości, w jakiej on się ode mnie znajduje, a wyciągnięcie ręki i wymacanie tego nie będzie najmądrzejszym pomysłem, zważywszy na jego prędkość, bo zwyczajnie może nie utrzymać równowagi w takiej sytuacji, tak? Wytrącę go z niej. Więc no ufam w to, że on ma dobry wzrok i potrafi wycenić odległość i mija mnie w bezpiecznej. I ta konieczność zaufania innym ludziom, zwłaszcza obcym ludziom, no jest czymś, co najbardziej mnie w tej mojej niepełnosprawności wkurza. Jest to coś, z czym najbardziej nie jestem w stanie sobie poradzić, znaczy no nie jestem w stanie, radzę sobie z tym na co dzień, więc no jak widać jestem w stanie, ale no jest to coś najtrudniejszego dla mnie, że nawet nie to, że mam do pokonania jakieś bariery, że nie jestem w stanie zrobić czegoś, co chciałbym zrobić, tylko no właśnie mam taką bardzo dużą wewnętrzną potrzebę samodzielności, a widzę, że no nie wszystko jestem w stanie samodzielnie zrobić i muszę prosić innych o pomoc i to nie przychodzi mi z taką dużą łatwością, ale tego też się uczę coraz bardziej z dnia na dzień. I tu zastosujmy sprytną klamrę i powiedzmy, że nie jestem samodzielnie w stanie sobie poradzić z finansowaniem tego kanału tak, żeby się utrzymał, więc proszę was o to, żebyście wsparli go na Patronite. A tak serio, no to jeżeli chcecie, to będę bardzo wdzięczny, jeżeli obdarzycie mnie takim wsparciem. Natomiast przede wszystkim chciałbym was prosić o wsparcie w postaci łapki w górę, komentarza. Zresztą zachęcam do zadawania pytań, jeżeli chcecie coś jeszcze wiedzieć na temat tego, jak się żyje osobie niewidomej, przynajmniej z formalnego punktu widzenia. Bo z praktycznego, jak zwykle, to nie jest takie proste, do czego pewnie no, na nihilistycznym kanale zdążyliście się przyzwyczaić. Koniecznie zasubskrybujcie też ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I pamiętajcie, jeżeli porzucicie nihilizm, pozostanie wam już tylko wiara, choćby w to,
że niewidomy zawsze nic nie widzi.